Dzień dobry Państwu. Marta Wierzbicka, zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash. Cytrynowy mandat. Pod taką nazwą w piątek 26 września została przeprowadzona akcja mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa w pobliżu szkół. W działaniach zorganizowanych przez kamiennogórską policję uczestniczyli przedstawiciele dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu. Cytrynowy mandat przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze organizowany jest cyklicznie. W ramach bezpiecznej drogi do szkoły postanowiliśmy tą nietypową formą zwrócić uwagę kierowców na bezpieczeństwo dzieci w obrębach szkół. Co roku organizujemy taką akcję i zależy nam na tym, żeby kierowcy w szczególny sposób zwracali uwagę na najmłodszych uczestników ruchu drogowego, ponieważ niejednokrotnie dzieci po raz pierwszy same, bez opieki dorosłych, idą do szkoły i myślę, że wszyscy dorośli powinni w tym czasie, szczególnie we wrześniu, zwrócić na to baczną uwagę. Dzieci uczestniczące w działaniach samodzielnie mierzyły prędkość pojazdów poruszających się po drogach, pouczały kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego oraz karały kierowców sokiem z cytryny. No, fajna akcja nawet. Tak nie wiem, pani nas w szkole zawiadomiła, że jest jakaś akcja, nas wzięła i przyjechaliśmy. Podczas działań żaden z kierowców zatrzymanych przez policjantów i dzieci nie odmówił wypicia cytrynowego soku. Na reportaż z akcji Cytrynowy Mandat zapraszamy zaraz po wydaniu serwisu informacyjnego na antenie telewizji Kamienna Góra. Nowe boisko sportowe zostało oddane do użytku przy Bolkowskim Gimnazjum. Jest to drugi etap inwestycji pod nazwą budowa sali gimnastycznej w gimnazjum w Bolkowie. Nowe boisko jest powodem do dumy dla wykonawcy gminy mieszkańców Bolkowa, ale przede wszystkim młodzieży uczęszczającej do szkoły. Posiada sztuczną nawierzchnię i kolorowe trybuny. Będzie służyło nie tylko uczniom gimnazjum i szkoły podstawowej, ale również komercyjnie mieszkańcom gminy aktywnie spędzającym czas wolny. Wielofunkcyjne boisko ma służyć do gry w piłkę siatkową, koszykówkę oraz tenisa ziemnego. Sala gimnastyczna przy gimnazjum oraz jej boisko już mogą być uważane za wizytówkę miasta. Niedługo oddane będą budynki szkolne po termomodernizacji, co razem stanowić będzie piękny kompleks dydaktyczny. Inwestycją na pewno mogą poszczycić się władze Bolkowa. Najważniejsze jest to, że została zrealizowana w znacznym stopniu z pozyskiwanych przez gminę środków zewnętrznych. W sobotę siatkarze MKS Sudety Meblomarket rozegrali inauguracyjny mecz w hali sportowej przy ulicy Traugutta w Kamiennej Górze. Przeciwnikiem Sudetów była drużyna SMS 2 PZPS Spała. W pierwszym secie wyraźną przewagę było widać u kamiennogórskich siatkarzy, co zaowocowało wygraną Sudetów 25-15. W drugim secie to zawodnicy gości dyktowali tempo gry. My próbowaliśmy odrobić straty i wyrównać wynik. Rezultat to przegrana do 19. Trzeci set znowu należał do zawodników MKS-u. Siatkarze Sudetów pokazali, na co ich stać. Wygraną do 12 udowodnili, że z Sudetami nie można tak łatwo wygrać. Na początku czwartego seta można by powiedzieć, że sytuacja znowu zaczęła sprzyjać przeciwnikom, bowiem wynik w pierwszych minutach gry to 3-0 dla drużyny gości. Nasi jednak szybko odrobili straty i przebieg czwartego seta był do końca wyrównany. Niestety szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść gości i to oni po emocjonującym pojedynku wygrali czwartego seta dwupunktową przewagą. Całe spotkanie musiał rozstrzygnąć tiebreak. Wygrany przez MKS Sudety Meblomarket uklasował naszą drużynę na trzecim miejscu. SMS 2 PZPS Spała zajmuje 8 miejsce. Liderem drugoligowych rozgrywek po pierwszej kolejce jest LKS Czarni Wirek z Rząśnia. Zapraszamy na drugą kolejkę rozgrywek naszej drużyny już najbliższą sobotę do sali gimnastycznej przy ulicy Traugutta. Sudety zmierzą się tym razem ze wspomnianym już liderem Czarni Rząśnia. Mecz zapowiada się emocjonująco. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash. Do widzenia.